Tym razem mamy zawodniczkę Bikini Fitness. Jaka kategoria Bikini Fitness? Bikini Fitness 168 cm. Okej, okay, a jeszcze nam się przedstaw, jak się nazywasz? Ja jestem Maria Licheńka, jestem z Warszawy, sama z Białorusi i 2 roku już mieszkam w Warszawie i pracuję trenerem personalnym. O, to bardzo miło. A powiedz nam teraz, przygotowujesz się sama do zawodów, czy może ktoś pomaga Ci w przygotowaniach? Mi pomaga mój mąż Nikita i jeszcze mam trenera z Rosji, Aleksieja, który wyprowadził mnie online. Aha. No tak, przez filmiki, zdjęcia. Rozumiem. Tak. A powiedz, czy ktoś Cię namówił do startów w zawodach, czy sama stwierdziła? Sama chciała. W przyszłym roku była w Krakowie, bardzo mi podoba i tak pomyślała, że mogę spróbować. Rok temu na debiutach w Krakowie? Tak, tak, już była. A, rozumiem. I wszystko wiedziała. Okej. Okay. Powiedz, jak wygląda Twoja dieta? Czy jest to taka tradycyjna dieta zbilansowana, białko, tłuszcze, węglowodany? Czy jakaś dieta tłuszczowa? Jak to wygląda? Dieta taka zwykła, 120 białko, tłuszczu mnie 60, bo mam wagę 62 kg, no dzisiaj 57. I węglowody 140. Okay. Nie ma nijakiego tam dużo węglowodów, no jak okay. zawsze. Okay. A jeszcze troszeczkę opowiedz nam o swoich treningach. Ile razy w tygodniu trenujesz i ile kręcisz kardio? Przed zawodami za miesiąc, u mnie za 2 tygodnie, 4 to były siłowe, tak, i 2 razy kardio. I tylko 1 raz w tygodniu ja odpoczywam. Tylko tak. 2 razy, znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, 2 razy w tygodniu kardio tylko? Kardio, tak, tylko 60 minut i 4 razy takie siłowe. Tam barki, plecy oraz tam pośladki, nogi, tak. To stosunkowo niedużo, a widać, że predyspozycję masz, bo powiem szczerze, że... Genetyka, może być genetyka. Na pewno też, bo powiem szczerze, że obserwowałem Ciebie na scenie i od razu mi się rzuciłaś w oko jako faworytka. Tak? Zobaczymy jak będzie, bo do finału... No tak stres, finał będzie moim zdaniem na pewno i zobaczymy jak będzie w finale, także wiesz, walka musi być w finale, tak, będziemy trzymać kciuki.